Dochodziła godzina pierwsza w nocy. Robert, jak zwykle o tej porze, siedział w swoim biurze w kwaterze głównej FBI w Waszyngtonie. Na jego biurku walały się jakieś dokumenty, które zasłaniały niemal wszystkie leżące na nim przedmioty, w tym tabliczkę z imieniem i nazwiskiem dyrektora FBI. Robert znajdował się jakby w stanie półsennym i jedyne co robił, to monotonnie stukotał długopisem w biurko. Nagle zadzwonił telefon, a mężczyzna od razu wyrwał się z melancholii. Szybko podniósł słuchawkę, z której dało się usłyszeć jedynie szumy i trzaski. Tak. Tak, panie administratorze. Rozumiem. Tak, natychmiast się tym zajmę. Odpowiadał za każdym razem przytakując głową. Kiedy rozmówca się rozłączył, Robert od razu sięgnął do szafki w biurku i spośród setek akt wyjął jedną teczkę. Położył ją na biurku, otworzył i spojrzał na zdjęcie koszmarnie okaleczonego nastolatka. Ile jeszcze masz zamiar uciekać? Jeff. Nadchodził świt. Ptaki zaczynały poranne świergotanie, ale było jeszcze na tyle ciemno, że bez latarki nie można byłoby się przemieszczać, będąc poza miastem. W opuszczonym budynku na terenie porzuconego wesołego miasteczka leżało rozerwane ciało. Ciało ponurej, monochromatycznej kukły. Kurz i brud powoli zaczęły ją pokrywać, a szczury zlizywały czarną substancję, wypływającą z jej wnętrza. Cholerne szkodniki! Poruszyły się usta kukły. Pourywam wam te małe łebki! Warknął, kiedy jeden ze szczurów zaczął dobierać się do jego szyi. Nie! Zostaw! Zostaw! Przeklęte stworzenia! Normalne zwierzę nie tknęłoby mojej krwi. W pewnej chwili podmuch zimnego wiatru wdarł się do pomieszczenia, a oko odciętej głowy roześmianego Jacka nieznacznie się poruszyło. W tym samym momencie szczury uciekły, spłoszone z pomieszczenia. Żałosne. Jak ktoś twojego kalibru mógł skończyć w ten sposób, pokonany przez zwierzęta? Czego ode mnie chcesz, Wendigo? A może powinienem powiedzieć Slendermanie? Bo tak cię teraz nazywają, prawda? Warknął Jack. Nie przyszedłem walczyć, zaczął Slender. Potrzebuję twojej pomocy, dodał, a czarne macki wypełzły z podłogi i niczym nić zaczęły przyszywać głowę Jacka do ciała oraz zszywać ranę na jego brzuchu. Mojej pomocy? Czyżby twój wielki plan zakończył się porażką? Pokonany przez gówniarza. I ty śmiesz szydzić ze mnie. Nie zostałem pokonany. Po prostu moja zdobycz gdzieś się zapodziała. I najwyraźniej w nieznany mi sposób jest w stanie określić moje położenie. Przez to nie jestem w stanie go znaleźć. Ktoś lub coś może mu pomagać. Zszyty klaun wstał z podłogi i otrzepał ubranie z kurzu. Niech zgadnę. Chcesz, żebym ci go przyprowadził. Tylko co ja będę z tego miał? Kiedy przepowiednia się wypełni, już nie będę potrzebował swoich sług. Mam ich całkiem sporo. I sądzę, że ktoś taki jak ty może zrobić z nich dobry użytek. Roześmiany Jack wyszczerzył ostre zęby, a w tej samej chwili w rogu pokoju pojawił się Slenderman. Przylewitował pod demonicznego klauna i wyciągnął w jego kierunku kościstą dłoń o długich, szpiczastych palcach. Jack bez wahania podał mu swoją dłoń i uścisnął. Zawsze chciałem mieć własną armię.
Myślę, że się dogadamy. Odsłonił ostre jak brzytwa zęby. Na dobry początek mam dla ciebie mały prezent. Slenderman wskazał na drzwi, przez które do środka pomieszczenia wszedł ubrany w garnitur dyrektor FBI. Jego twarz była beznamiętna i sprawiał wrażenie, jakby był pod wpływem narkotyków. Jack uśmiechnął się i wyciągnął skalpel. Już chciał zrobić krok w kierunku mężczyzny, kiedy Slender zagrodził mu drogę długim ramieniem. To ciało pomoże ci podczas zadania. Pamiętaj, że na razie musi pozostać nienaruszone. Dodał potwór bez twarzy. Jack przewrócił oczami, po czym zmienił się w chmurę dymu i przez usta dostał się do wnętrza głównego agenta. Po chwili wyraz twarzy dyrektora wykrzywił się w szalonym grymasie, a jego oczy zabłysły przez ułamek sekundy krwistą czerwienią. Gdzie więc mam zacząć? Jack zapytał głosem Roberta. Znajdź chłopaka. Podał klaunowi zdjęcie. Wtedy nasza umowa się wypełni. Obwieścił Slender i zniknął w cieniu. Jack zerknął na podaną mu fotografię. Bez powiek? Zastanowił się, patrząc na zdjęcie Jeffa mordercy. Już chyba wiem, jak go wytropię. Po skalistej pustyni, gdzieś na zachodzie Stanów Zjednoczonych, przemieszczała się fala wiatru, a jakaś niewidzialna siła w jej pobliżu elektryzowała piasek i wzniecała ogromne chmury pyłu. Obszar dookoła wyglądał, jakby został nawiedzony przez burzę piaskową. Nagle wszystko ustało, a na środku jednej z wydm stanął betonowy posąg przedstawiający humanoidalną postać o wielkiej głowie, której twarz została namalowana farbą w sprayu. Figura nie drgnęła nawet o milimetr. Jej nieruchoma twarz wpatrywała się beznamiętnie w ponurego klauna o szpiczastym nosie, który stał na sąsiedniej wydmie i delikatnie unosił kąciki ust, jakby ciesząc się na widok posągu. Dawno się nie widzieliśmy. Rzucił i spojrzał na obiekt SCP. Jego wzrok skanował betonowe ciało i dostrzegł, że rzeźba straciła jedną ze swoich rąk. Jak ci ludzie mogli ci to zrobić? Jeżeli chcesz, mogę ci pomóc. Uśmiechnął się, zamykając oczy. W jednej chwili obiekt SCP znalazł się przy klaunie i szybkim ruchem ręki uderzył w jego podbródek, powodując wykręcenie szmacianej głowy tyłem naprzód. Przecież wiesz, że tak mnie nie zabijesz. Stwierdził sfrustrowanym głosem, poprawiając swoją głowę do normalnej pozycji. Przykro mi, że ostatnio nasze sprawy potoczyły się nie tak, jak chciałeś, ale musisz mi przyznać, że lepiej zostać betonową bryłą niż kościanym fotelem, prawda? Kontynuował Jack, chodząc wokół statuły. Wiem, wiem. Zabetonowanie cię i poprzebijanie prętami zbrojeniowymi nie było zbyt miłe. Zwłaszcza, że jeszcze przez tydzień wykrwawiałeś się na śmierć, jednocześnie robiąc pod siebie. Ale musisz mi przyznać, że efekt był tego wart. Nawet taki zwykły gość jak ty był zdolny pod wpływem nienawiści do opętania swojego więzienia. Jack dotknął urwanej ręki obiektu SCP, a ta odtworzyła się z okolicznego piasku, jak nowa. I tak byłeś seryjnym mordercą. Co więc ci szkodzi skręcać karki pod tą postacią, ha? No właśnie. Teraz mam jednak dla ciebie inne zadanie. Jack wyciągnął z kieszeni zdjęcie Jeffa i włożył je do wnętrza głowy SCP-173, jakby nie składało się z materii. Fotografia przeniknęła przez beton i zniknęła wewnątrz głowy obiektu. Musisz być mi posłuszny i musisz znaleźć tego chłopaka. Zakomunikował klaun, zamykając oczy. Na pustyni ponownie zerwał się wiatr,
a fala energii elektryzująca drobiny piasku z zawrotną prędkością ruszyła przed siebie. Włosy klauna zatrzepotały, poruszone falą wiatru, wytworzoną przez obiekt SCP. Jack powoli otworzył oczy i wyszczerzył kły. Nic innego się nie liczy. Mruknął do siebie i przybrał postać dyrektora FBI. Jack wyciągnął komórkę i wybrał numer. Do wszystkich jednostek. Udało mi się ustalić miejsce pobytu Jeffa mordercy. Przyślijcie wszystkich. Rozpoczynamy operację Uśmiech. Oto koordynaty. Rozkazał, patrząc na lokalizator GPS, który wskazywał mu położenie SCP-173, kierującego się w stronę lasu Slendermana. Więc nie odszedłeś zbyt daleko. Ciekawe, czy się ucieszy, że przez cały czas miał cię pod nosem. Zachichotał szaleńczym śmiechem, po czym zmienił się w chmurę dymu i ruszył śladem obiektu SCP. Już niedługo świat przekona się, że nikt nie jest w stanie umknąć przed Laughing Jackiem. W starożytnej krypcie wisiały podwieszone pod ścianą ciała trójki dzieci. Dwójka z nich wciąż się ruszała i w konwulsjach krzyczała z całych sił, wzywając pomocy. Wiszący naprzeciw nich w powietrzu Slenderman wysysał z nich życie z niesłychaną prędkością. Znalazłem go! W głowie demona rozległ się głos roześmianego Jacka. Skóra na twarzy Slendermana w miejscu, w którym powinien mieć usta, rozerwała się, ukazując paszczę ostrych jak noże zębów. Mackowaty język zawirował w gębie potwora. Nareszcie! Po tylu przygotowaniach mój plan w końcu się ziści. A ty sądziłeś, że możesz mi uciec. Czekaj na mnie, Jeff. Idę po ciebie.